Pan Czarzasty po raz kolejny sugeruje moją gotowość do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niestety nie widzi dla mnie takich możliwości. Nie złożyliśmy mu propozycji, oświadczył Włodzimierz Czarzasty. Po raz kolejny informuję pana Czarzastego, że wiele miesięcy temu oznajmiłem, że nie będę ubiegał się o mandat do Europarlamentu. Jeżeli myślicie, że polityka jest nudna, a dramy i problemy pojawiają się tylko i wyłącznie wśród celebrytów, to jesteście w grubym błędzie. Nie tylko Boxdel, Wardęga, Szalony Reporter albo Stanowski mogą zrobić grubą dramę. W polityce ci ludzie nazywają się Wippler, Korwin-Mikke, Czarzasty albo Miller. To oni są bardzo często odpowiedzialni za to, że do polityki wkracza patocelebrytka. Dlatego ja, wspólnie z kolegą Andrzejem, postanowiliśmy rozpocząć pewien projekt. Raz w tygodniu pokażemy Wam najciekawsze, naszym zdaniem, najciekawsze polidramy, czyli dramy, które wywołują politycy sami między sobą. Więc już teraz rozsiądźcie się wygodnie, weźcie popcorn i trzymajcie mocno cztery litery, bo to, co zaraz zobaczycie pomiędzy Millerem, Wipplerem, Mikke, a Czarzastym, naprawdę zasługuje na gruby szacunek niejednego patocelebryty. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj zapraszam Cię w podróż w patopolitykę. Znaczy, może nie w patopolitykę, żeby to źle nie zabrzmiało, ale udowodnimy Wam razem z kolegą Andrzejem, że polityka to nie tylko sztywni goście w garniturach, ale także pijackie awantury. Srogie wyzwiska, a nie jednokrotnie groźby karalne. Zacznijmy od Leszka Millera i Włodzimierza Czarzastego. Pan Czarzasty po raz kolejny sugeruje moją gotowość do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niestety nie widzi dla mnie takich możliwości. Nie złożyliśmy mu propozycji, oświadczył Włodzimierz Czarzasty. Po raz kolejny informuję pana Czarzastego, że wiele miesięcy temu oznajmiłem, że nie będę ubiegał się o mandat do Europarlamentu. Napisał Leszek Miller na Platformie X. I osobiście powiem Wam, że faktycznie parę miesięcy temu słyszałem to, ale znając polityków podejrzewałem, że amnezja, że może zmieni zdanie, że może tak naprawdę żartował. Natomiast jak wychodzi z tego, co Miller powtarza kilka dni temu, to ma w dupie Europarlament i to, co robi z nim Włodzimierz Czarzasty. Ale Włodzimierz Czarzasty nie odpuszcza. Nie chcieliśmy go urazić, bo tak mi się wydaje, że chyba by nie chciał. Jest to krótka riposta Włodzimierza Czarzastego na temat braku zaproszenia Leszka Millera na listy Lewicy. Ale pamiętamy, że Leszek od kilku miesięcy mówi: panowie z Lewicy, w dupie was mam i nie idę do tej polityki już więcej z wami, bo dla mnie ważne było SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, a nie jakaś nowa Lewica. Znaczy, za poglądy i za konsekwencje w poglądach to osobiście Leszka Millera bardzo szanuję. Relacje między tymi dwoma panami, delikatnie rzecz biorąc, są napięte jak baranie jaja. I można powiedzieć, że no, Leszek Miller ma urazę do Włodzimierza Czarzastego, że ten za plecami Millera zlikwidował Sojusz Lewicy Demokratycznej i powołał jakąś tam nową lewicę. Znaczy, jakąś tam w mniemaniu Leszka Millera. Oczywiście Leszek Miller nigdy nie zostawia możliwości skomentowania albo dopieczenia Czarzastemu bez odzewu i pisze na swoim Twitterze. W wyborach do sejmików wygrali wszyscy, tylko Czarzasty przegrał. W sumie chyba nawet sam Czarzasty w pewnym momencie kilka dni temu powiedział, że Lewica jest jedyną przegraną całej tej samorządowej kampanii. Włodzimierz Czarzasty co do zasady stara się gładzić ten konflikt. Za każdym razem jak się dziennikarz go zapyta o Millera, on albo omija temat, albo stara się powiedzieć delikatnie, a wręcz bym powiedział koncyliacyjnie, czyli stara się pokazać: Leszek, nie chcę Cię na swoich listach, ale też nie będę Cię kopał, a ze względu, że Cię nie kopię, to może Ty też byś odpuścił i przestał mnie kopać, ale Leszek Miller nie przestaje kopać i po wyborach w październiku 2023 roku Leszek Miller napisał coś, z czym ja osobiście się zgadzam i moim zdaniem tak powinno to się wtedy zadziać, ale Lewica, Centrolewica, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, wszyscy pokazali, że nie mają cojones na to, żeby zrobić to, co wytrawny, już dzisiaj 77-letni polityk Leszek Miller zaproponował. Natychmiast po zaprzysiężeniu rządu Morawieckiego 27 listopada
do Sejmu powinien wpłynąć wniosek o konstruktywne wotum nieufności do Rady Ministrów ze wskazaniem Donalda Tuska jako kandydata na premiera. 7 dni po tym, 4 grudnia, marszałek Sejmu powinien zwołać Izbę i poddać wniosek pod głosowanie. W ten sposób zakończy się mordęga Mateusza i ośmieszanie władzy wykonawczej w oczach obywateli. Nie ma wątpliwości co do legalności tej procedury, jako że nowy rząd Morawieckiego będzie istniał od zaprzysiężenia. Wszystkie przepisy konstytucyjne będą miały do niego zastosowanie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ja się z tym zgadzam. Ale co do zasady, Włodzimierz Czarzasty się nie zgadza i Włodzimierz Czarzasty w swoim stylu skomentował słowa Leszka Millera na antenie Polsat News. Nie słucham Leszka Millera, bo on ma trochę oderwane od życia pomysły. Jak widzicie, nie trzeba być wytrawnym obserwatorem sceny politycznej, aby zobaczyć, że polidrama pomiędzy Leszkiem Millerem a Włodzimierzem Czarzastym ma bardzo, ale to bardzo daleko idące początki i moim zdaniem ta polidrama długo się jeszcze nie skończy. Oczywiście Leszek Miller, 77-letni, wytrawny polityk z potężnym bagażem doświadczeń, premier, członek Europarlamentu, wieloletni poseł, człowiek, który wprowadzał Polskę do NATO, Unii Europejskiej, a także wiele razy pokazywał, że potrafi działać z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, mimo że ich miłość była szorstka, kontra młodszy, bo 63-letni. Włodzimierz Czarzasty, który nie ma takich osiągnięć politycznych, jakie ma Leszek Miller i prawdopodobnie jego największym osiągnięciem będzie to, że będzie rotacyjnym marszałkiem. No, rotacyjnym to sama koalicja 15 października określiła, że po marszałku Hołowni nastąpi rotacja na stanowisku i pojawi się tam Włodzimierz Czarzasty. W związku z powyższym nie można odebrać tego, że Leszek Miller jest o 2 klasy, no o 1,5 klasy wyżej politycznie niż Włodzimierz Czarzasty. Dlatego jego podgryzanie, jego social media, dlatego to, że Włodzimierz Czarzasty w social mediach jest uznawany za dziadka leśnego, mimo że Leszek Miller jest starszy o prawie 15 lat, to w social mediach jest o wiele, ale to o wiele bardziej rozpoznawalny niż młodszy Włodzimierz Czarzasty. I ta polidrama między tymi panami nie tylko pojawia się w dużych mediach jak TVN czy Polsat, ale także w mediach społecznościowych. A ty, jeżeli uznajesz, że ten format ci się podoba, to proszę cię, zasubskrybuj ten kanał, polajkuj ten film i na końcu napisz mi w komentarzu, jak myślisz, kto wygrywa w tej dramie, Miller czy Czarzasty? Jak o mnie chodzi, osobiście uwielbiam riposty Czarzastego, ale Miller, niestety, jego cięty język jest o jeden poziom wyżej. Jako kolejni giganci polidram pojawiają się nam nie kto inny jak ponad 80-letni Korwin-Mikke oraz o prawie pół wieku młodszy od niego Przemysław Wipler. Przemysław Wipler parę dni temu popełnił pewien film. Zobaczcie go. Jak pan się odniesie do krytyki pana ze strony panu Michalkiewicza i Sommera? To są panowie, którzy chcieliby z naszych list mieć jedynki do Europarlamentu, nie mają tych jedynek. Tutaj chodzi, szanowni, o pieniądze, powiem to z przykrością i wprost, i bez ogródek. Były próby namówienia nas do płacenia Januszowi Korwin-Mikkemu za to, że nas nie atakuje. Odpowiedzią na ten film było nic innego, jak napisanie długiego, przestronnego i czasami nudnego listu przez Korwin-Mikke. Nie wiem, ale Korwin-Mikke moim zdaniem czasami przegina z tą swoją elokwencją i gonieniem Szymborskiej. Przeczytam wam tylko kawałek tego listu. Wyraziłem zgodę na przyjęcie Przemysława Wiplera do Nowej Nadziei. Co do poziomu moralnego tego człowieka nie miałem wielkich złudzeń, ale zakładałem, że może się ustatkował. Ze zdziwieniem przyjąłem, że nie zajmując żadnego stanowiska w Nowej Nadziei, nie będąc członkiem, nawet członkiem Konfederacji, wypowiada się w jej imieniu. Dopiero potem dowiedziałem się, że zgodnie z planem Jarosława Kaczyńskiego ma on przejąć Konfederację i doprowadzić do sojuszu z PiS-em. Cóż, dopuszczalna gra polityczna, dograna z niektórymi przywódcami Konfederacji. Tak jak powiedziałem, dalej nie będę czytał, bo dalej to już są takie prywatne wywody. Oczywiście cały ten materiał widzicie teraz tutaj po boku, więc możecie sobie go powoli czytać, oglądać, analizować i komentować. Ale oczywiście Przemysław Wipler długo nie był tutaj obojętny i odpowiedział.
oznajmił, że odwiedzili go koledzy Stanisław Michalkiewicz i Tomasz Sommer, żądając jedynek na listach do Europarlamentu i obiecując próby zapłacenia Januszowi Korwin-Mikke, by nas nie atakował, żądając bardzo dużych sum, 80 tysięcy miesięcznie przez 4 lata. Ale koledzy Wiplera powiedzieli, że jest to całkowicie niepoważne. Nie podjęli tych rozmów. Korwin-Mikke oczywiście to skomentował, mówiąc, że jest to oczywista bzdura. I 80 tysięcy, o których mówią koledzy, mogło się pomylić panu Wiplerowi z tym, że kiedyś Wipler żądał od Korwin-Mikke 80 tysięcy za złożenie podpisu pod dokumentami rejestrowymi partii, którą razem tak naprawdę tworzyli. Korwin też mówi, że faktycznie była taka sytuacja i była to dopuszczalna, bo nie był to taki do końca szantaż, było to zapłata za jakieś tam usługi Wiplera PR-owo-marketingowe. Natomiast Korwin uznał to wtedy za szantaż polityczny, pieniędzy nie wypłacił i jak skomentował całą tę sytuację, jakoś daliśmy sobie radę. W całej tej polidramie pomiędzy Wiplerem a Korwin-Mikke dodaje pikanterii fakt, że obaj panowie wylądowali z ramienia Nowej Nadziei, czyli z ramienia jednej partii, w wyborach samorządowych na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Czy nie jest to chichot losu, że 80-letni facet kandyduje kolejny raz, zdobywając promil w tych wyborach, wycinając i tłukąc się, kłócąc się z nomen omen, bardzo sprawnym przedsiębiorcą, jakim jest Przemysław Wipler, w wyborach, który zdobywa trochę więcej niż Korwin-Mikke, ale dalej nawet nie zakwalifikowałby się do piątej tury tych wyborów, bo kłócąc się z Korwinem pokazują, że nie ma zgody pomiędzy panami w samej jednej partii czy tym konglomeracie zwanym Konfederacją. Podsumowując całą tą polidramę, która tak naprawdę trwa od 2015 roku, kiedy wtedy w przegranych wyborach prezydenckich Janusz Korwin-Mikke postanowił zrobić nową partię, Nową Nadzieję. Zaprosił wtedy Wiplera i cały konflikt tak naprawdę pomiędzy nimi trwa już prawie 10 lat. Podsumowując to, można powiedzieć, że obaj panowie są na podobnym poziomie politycznej rozpoznawalności. Obaj są na promilach. Znaczy, nie, że są na chlani i że są na promilach, tylko na promilach politycznego poparcia. Różnica dzisiaj pomiędzy nimi jest taka, że Korwin-Mikke wycięła żona Bosaka. Tak, jakaś tam kobieta pojawiła się w Konfederacji i zamiast Korwina mandat do polskiego parlamentu wzięła Karina Bosak. Zamiast Korwina wzięła Karina. O, to też się fajnie rymuje. Więc Karina Bosak wycięła Korwin-Mikke, a Wipler fartem, bo fartem, ale trafił do polskiego parlamentu i dzisiaj jest posłem, który nie tylko jest sprawnym przedsiębiorcą, ale także jest w miarę sprawnym politykiem i ja osobiście jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że jest plan, znaczy był plan taki, żeby Wipler przejął część posłów Konfederacji, zrobił koło, a tym samym zaczął głosować razem z PiS-em, bo Wipler nie tylko ma korzenie konfederacyjne, ale może mało kto z was pamięta. Wipler też, zanim go policja pobiła, znaczy ktoś go tam pobił w Warszawie, to był nikim innym jak posłem Prawa i Sprawiedliwości, znaczy startującym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I mimo, iż Korwin powinien zakończyć już swoją polityczną karierę, mając ponad 80 lat, to moim zdaniem on nie odpuszcza. Będzie szedł dalej do Europarlamentu, a może nawet, cholera, będzie w przyszłym roku kandydatem na prezydenta Polski. Więc ta polidrama pomiędzy Korwinem a Wiplerem, pomiędzy Konfederacją a Nową Nadzieją a Konfederacją, będzie moim zdaniem miała jeszcze kolejne epizody. I o ile Przemysław Wipler ma jeszcze kalendarzowo czas na to, żeby wykazać się w polityce, to moim zdaniem Korwin-Mikke już tego czasu ma niewiele. Ty też masz niewiele czasu, więc zapraszam Cię w tej chwili na mojego Twittera. Tutaj jest link. Tam dzieje się polityka bez cenzury. Bez cenzury, której nawet Korwin-Mikke i Wipler by się nie powstydzili. Wbijaj na mojego Twittera, a my przechodzimy płynnym krokiem do jakiego, znaczy do Patryka jakiego, nie do byle jakiego, do Patryka jakiego, który tak naprawdę walczy z całym PiS-em. Taki Don Kichot przeciwko wiatrakom. Pan poseł Jaki oraz kilku innych próbuje destabilizować naszą partię od paru miesięcy. Opluwają mnie oraz kilka innych osób na podstawie kłamliwych
przesłanek. Jednakże w zgodzie z decyzją kierownictwa politycznego przygotowujemy białą księgę, która ujawni wszystkie fakty. Pokażemy, kto jak głosował w Europarlamencie. Muszę przyznać, że jaki się tutaj zakolapował. Ale cieszę się, że w końcu uspokoił się i poszedł po rozum do głowy. Morawiecki kontynuował dalej swoją wypowiedź, mówiąc, iż Zielony Ład to nie jest ład PiSu, mimo że pan Wojciechowski jest z PiSu i był odpowiedzialny i chwalił się Zielonym Ładem, więc tutaj Patryk Jaki chyba go zasadnie punktował. Między panami Jakim, byle Jakim, a Morawieckim iskrzy już od dawna. I wypowiedź Mateusza Morawieckiego, którą przed chwilą wam cytowałem, była na początku kwietnia, dosłownie kilka dni temu, ale jest ona pokłosie tego wszystkiego, na co pozwalał sobie Patryk Jaki przez ostatnie tygodnie. Nie trudno znaleźć krytykujące wypowiedzi Patryka Jakiego, takie jak na przykład w Radiu RMF. To nie była dobra decyzja, przede wszystkim dla Polski. Mówimy o tym, co podpisywał i negocjował Mateusz Morawiecki w Unii Europejskiej. Nie było żadnej zgody kierownictwa na Fit for 55. I te zielone głupoty, to wszystko wyłączna odpowiedzialność Mateusza Morawieckiego. Co więcej, nie było zgody koalicji. Pełno protestów Solidarnej Polski, co jest bardzo dobrze udokumentowane. Odpowiedzialność to tylko Mateusz Morawiecki. Kasta była już spakowana. Zmienił to Mateusz Morawiecki, ponieważ w zamian za uratowanie ich sędziów miała być kasa z Unii Europejskiej. Solidarna Polska mówiła, że nie będzie środków, jak zobaczą, że cofamy się w sprawach, do których Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, a tylko wzmocnimy ich wpływ oraz pomożemy im wrócić do władzy. Trzeba przypomnieć, kto miał rację. Solidarna Polska, a mylił się Mateusz Morawiecki. Takich tekstów Patryka Jakiego na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, tekstów, które destabilizowały kampanię wyborczą, samorządową wyborczą PiSu, znaczy chwila, w sumie to tam nie było żadnej kampanii, ale tekstów, które starały się destabilizować tą namiastkę kampanii, którą PiS prowadził, jest o wiele więcej. I nie dziwota, że Mateusz Morawiecki chce przygotować białą księgę wszystkich bezeseństw i chamstw, które zrobił Patryk Jaki. Ciężko tutaj nie przypomnieć o tym, że Patryk Jaki na spotkaniach, no, przedwyborczych spotkaniach, na których pokazuje się jako kandydat, nieważne czy prawicy, czy konfederacji, czy może Zjednoczonej Prawicy, znaczy, czy może tego, jak to się tam nazywa, suwerennej Polski do Europarlamentu, obraża, krytykuje, a wręcz tak naprawdę poniża znów Mateusza Morawieckiego i ten filmik jest warty zobaczenia. To ja tego dopilnuję, no zrobię wszystko, będziecie mieć państwo rozliczać, ale no problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i sobie zadać pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. No bo proszę państwa, no ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. No proszę państwa, to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem państwu jeszcze raz. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo. Jednakże do obrony Mateusza Morawieckiego szarżują jego koledzy. Jaki pan Piotr Müller, takie nazwisko trochę jak Schreiber, takie trochę niepolskie, panie ministrze, panie premierze. No ale dobra, niech będzie. Piotr Müller, kolegę Patryka Jakiego zachęcam do rozmów w gronach do tego przeznaczonych. Ewidentnie chodziło o to, że ten filmik, który przed chwilą wam pokazałem, był w złym gronie prowadzony. Celowo spłaszczasz dyskusję na tematy decyzji rządu w sprawach unijnych, żeby coś się przyplepiło. Szkodzisz tym obozowi, a decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiSu. Wiesz o tym doskonale, choć może już, Patryk, uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa. Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach, na przykład pełnej cyfryzacji. W 8 lat dało się zrobić. Szkoda, że przez wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chciały tego stylu uprawiania polityki. W ten sposób delikatnie punktowany jest Patryk Jaki, ale do całej tej dramy włącza się nie kto inny jak Robert Gontarz.
Atakowanie prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego na finale kampanii samorządowej ma ogromny sens, jeżeli komuś bardzo zależy na wygranej ekipy 13 grudnia. 13 grudnia, 15 października to ta sama ekipa. To też taka trochę polidrama, że jedni nazywają ich ekipą 13 grudnia, a drudzy nazywają się ekipą 15 października. Niewytrawne oko polityczne może zgubić sens, ale idąc dalej. Czy prezydent atakuje w ten sposób środowisko suwerennej Polski? Nie. Pan prezydent Andrzej Duda po prostu wygrał wybory z Trzaskowskim, co niektórym się nie udało i bardzo się nie udało. I tutaj mówimy o wyborach 5 lat temu pomiędzy Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim, który wtedy go zdetronizował. No, dzisiaj Trzaskowskiemu udało się jeszcze bardziej pokonać kandydata PiSu. Jak widać, Mateusz Morawiecki cieszy się dużym poparciem wśród pewnej frakcji PiSu, która nie toleruje znów frakcji Patryka Jakiego i Zbigniewa Ziobry. Jest w całej tej układance pisowskiej jeden poseł, były minister Jan Krzysztof Ardanowski, który już od dawna mówi, że PiS się kończy, że PiS się stacza, że PiS powinien coś zrobić. Wyobraźcie sobie, że pan poseł Ardanowski jest członkiem PiSu. Tak, to jest dziwne. Ale nikt go z tego PiSu nie wywala, bo Ardanowski mówi prawdę. I wszyscy pisowcy łącznie z Kaczyńskim wiedzą, że Ardanowski to, co mówi, to mówi, popierając się faktami. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość przegra te wybory. To wynika między innymi z braku zdolności koalicyjnej, bo utrata tych zdolności powoduje, że PiSowi ciężko będzie rządzić w sejmikach. Jeśli nie będzie zmiany władzy, zmiany lidera, to grozi nam katastrofa. Jeżeli chcemy poważnie myśleć o powrocie do władzy za 4 czy 8 lat, to musimy tworzyć zdolności koalicyjne. Bez tego możemy nie wrócić do władzy. Pan poseł Ardanowski dodaje również: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa w PiS i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Zjednoczona Prawica ewidentnie przechodzi trudne chwile. Znaczy, jak o mnie chodzi, to niech przechodzi jeszcze trudniejsze. Ale Zjednoczona Prawica przechodzi te trudne chwile i widać, że odbijają się od ściany do ściany i nie wiedzą, czy nią będzie rządził Morawiecki, czy Kaczyński ją poprowadzi do grobu takim konduktem pogrzebowym, czy ktoś inny będzie grabarzem Zjednoczonej Prawicy, na przykład Patryk Jaki. W sumie jakby Jaki pogrążył Zjednoczoną Prawicę, to wiecie, jaki byłby pogrzeb prawicy? No jak to Jaki? Byle Jaki! I w ten dziwny sposób przechodzimy do ostatniej polidramy, najdłuższej na świecie polidramy, która trwa 14 lat. Jaka to polidrama? Chodzi o atak, zamach, wypadek, katastrofę smoleńską, w której to marszałek senior, wiceprezes PiSu, poseł ziemi piotrkowskiej, przewodniczący podkomisji smoleńskiej, minister obrony narodowej w latach 2015-2018, czyli nie kto inny jak waleczne serce Antoni Macierewicz, wciąż żywy Smoleńsk udowadnia, że tam był zamach, w którym każdy, kto nie wierzy w zamach, jest narzędziem Putina. U schyłku swojej kariery pan Rachoń wydał dzieło, spłodził dzieło, które nazwał Reset. Reset był niczym innym jak próbą udowodnienia, że Donald Tusk brał udział w spisku dyplomatycznym i nikt inny jak Donald Tusk jest odpowiedzialny za to, że Władimir Putin nacisnął w Moskwie guzik, który spowodował wystrzelenie bomby termobarycznej, która następnie uderzyła w niewinnego Tupolewa, zabijając prezydenta chwały Polski Lecha Kaczyńskiego. W sumie to muszę wam coś zacytować. W rocznicę katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz postanowił zrobić sobie prezent i składa wniosek do prokuratury. Jako przewodniczący podkomisji złożyłem wniosek do prokuratury generalnej dotyczący pana Donalda Tuska z artykułu 134 mówiącego o potencjalnej zbrodni zamachu na prezydenta RP i artykułu 129. Licha argumentacja w pozwie złożonym do prokuratury krajowej na Donalda Tuska została w 3 sekundy obalona przez prokuratora krajowego, pana Krzysztofa Szwarca, który mówi: Macierewicz mija się z rzeczywistością. Moim zdaniem Macierewicz kreuje swoją rzeczywistość, bo przez 14 lat udawało im się na micie smoleńskim budować martyrologię wielkiego PiSu. I każdy, kto mówił, że w Smoleńsku był wypadek, katastrofa, był nikim innym jak pachołkiem Putina. Jarosław Kaczyński podczas obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej powiedział: tragedia tragedią, ale to był zamach.
ciągle słyszę, nawet dziś słyszałem od dziennikarzy, że przecież komisja Antoniego Macierewicza nie przedstawiła dowodów zamachu. Otóż przedstawiła dowody. To był zamach. To był zamach Putina. Co do udziału innych, to może to jest przed nami. Byśmy do końca o tym wiedzieli. Stara się zakrzywić rzeczywistość nie kto inny, jak wielki wódz Jarosław Kaczyński. Oczywiście nie ma dowodów, nawet malusieńkich dowodów na to, że drama pomiędzy Macierewiczem, Kaczyńskim a resztą świata ma jakikolwiek sens. Nie ma dowodów na to, że ktokolwiek ingerował w lot samolotu, no chyba, że Kaczyński Jarosław ingerował dzwoniąc do Lecha i boi się upublicznienia tej rozmowy, mówiąc: stary kurwa, ląduj, ląduj, bo inaczej nic z tego nie będzie, tam już jest Donek, on będzie wszystko zabierał. No i może to była ingerencja, ale nie ma dowodu na to, że Putin, Łukaszenka czy Kim Jong-un wysłali jakikolwiek najmniejszy pocisk, który miał strącić Tupolewa, którym leciał prezydent Lech Kaczyński. Oczywiście każda próba udowodnienia, że tam nie było zamach, że to był wypadek, jest odbierana przez prawicę z największą pieczołowością jako próba Putina, który zaskarbił sobie w kręgach pisowskich miano tego, który zaatakował i wręcz zamordował Lecha Kaczyńskiego i ponad 90 innych Polaków lecących Tupolewem. Te wszystkie działania, te miesięcznice, rocznice smoleńskie nikomu życia nie przywrócą. Nikomu nawet nie przywrócą spokoju, bo wiedza jest ogólna i wszyscy wiemy, nawet Marta Kaczyńska wie, że tam była tragedia, katastrofa. Dlaczego? Bo Marta Kaczyńska wzięła chyba 4 miliony odszkodowania z tytułu tego, że jej rodzice zginęli w tragedii, w katastrofie, nie w zamachu. Niestety, rocznice i miesięcznice smoleńskie tak wryły się w naszą rzeczywistość, że chyba zostaną kiedyś opisane w encyklopedii. Natomiast może Antoni Macierewicz spowoduje, że będziemy mieli nową, fajną tradycję. I Antoni Macierewicz co roku będzie wysyłał bzdurne doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska, zdrady dyplomatycznej, morderstwa na prezydencie i cholera wie, czego tam jeszcze. Dzień dobry panie redaktorze. Rzeczywiście w dniu wczorajszym jako przewodniczący podkomisji złożyłem wniosek do prokuratury generalnej dotyczący pana Donalda Tuska z artykułu 134 mówiącego o potencjalnej zbrodni zamachowej na prezydenta Rzeczpospolitej i artykuł 129. Antoni, ja cię nie podjudzam, ale za rok mam nadzieję, że taki sam bzdurny wniosek wyślesz do kolejnego prokuratora krajowego albo tego samego prokuratora krajowego i niech to się stanie naszą nową tradycją. A ja wam już za dzisiaj dziękuję i proszę, jak doczekaliście do tej chwili, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o takim formacie. Dzięki. A koszula fajna? Na razie. Cześć wam. Pa.